Cześć, szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzień dobry, dobry wieczór, o jakiej porze to oglądasz, to chciałem Cię bardzo serdecznie pozdrowić. Czas Wigilii Bożego Narodzenia, uroczystość Bożego Narodzenia, to jest taki czas, kiedy jako ludzie, jako chrześcijanie składamy sobie życzenia. I też z tej okazji pozwól, że chciałbym do Ciebie skierować te życzenia. Nie jestem w stanie do wszystkich wysłać życzenia. Wszystkich SMS-ów, mailów i tak dalej, kartek. Oczywiście powtarza się pewna tradycja w moim życiu, że jak co roku przygotowuję kartki, przygotowuję koperty. No i szybko zastaje mi święto Bożego Narodzenia, że nie jestem w stanie tego wysłać. Wierzę, że kiedyś dokona się jakiś taki cud. Dlatego przyjmij te słowa, które teraz chcę do Ciebie powiedzieć, jako życzenie ode mnie. Bardzo osobiste złożenie Tobie kilku słów. Pewnie życzymy sobie w te święta, nie wiem, zdrówka, szczęścia, pomyślności. Ktoś kiedyś powiedział humorystycznie, życzę Ci zdrowia, szczęścia, jeszcze raz pieniążków. Życzymy sobie spokojnych świąt, spełnienia marzeń i tak dalej. A ja bym chciał troszeczkę inaczej. Przede wszystkim chciałbym popatrzeć na to Boże Narodzenie. I chciałem Ci życzyć takiego Bożego Narodzenia, jakiego myślę sam Pan Bóg chce dla nas. Takiego, jakiego jak odczytuje Kościół Święty w liturgii. Bo myślę, to jest najważniejsze. Więc na początku chciałem Ci przede wszystkim życzyć w te święta Jezusa, doświadczenia Jezusa. Bez Niego nie byłoby tych świąt. Te święta nie mają być spokojne, nie mają być czarujące, magiczne. Nie mają być nawet może, nie wiem, piękne. Takie na sposób ludzki. Takie pompatyczne, ale mają być przede wszystkim takimi świętami, w którym chciałbym, żebyś spotkał Jezusa. Małego Jezusa, nowo narodzonego, bezbronnego Bobasa, który zdaje się mi oddać siebie, że tak naprawdę ten Bobas malutki, to niemowlęcie, niemowlak, dzidzi, leżące w tej grocie betlejemskiej, jest dany na nas, ludzi. Jesteśmy w stanie zrobić z Nim wszystko. Pan Bóg, popatrz, to jest niesamowicie piękne. Zdaje się w moje ręce. Oddaje się w moje ręce. Po co? Właśnie po to, żebym zrobił z Nim wszystko. Ale myślę, kiedy widzi się malutkiego Bobasa, niemowlaka, to chce się do Niego strasznie przytulić. Chce się do Niego wtulić i wyuśmiechać, wyszczerzyć zęby. Banana wielkiego na twarzy sobie zrobić. Po to, żeby dziecko też się uśmiechnęło. I tego też Ci życzę. Żebyś te święta tak mocno przytulił się do Jezusa, do Pana Boga. Żebyś się do Niego uśmiechnął. My czasem kojarzymy pobożność z nadętą, taką baloniastą twarzą. Bardzo, bardzo poważną. A święta Bożego Narodzenia to są święta radosne. I tego Ci życzę. Żeby tym pierwszym powodem do radości był właśnie Jezus. Mały Jezus w grocie betlejemskiej, który chce i czeka, żeby się do Niego poszczerzył trochę zęby, żeby się do Niego uśmiechnął. Uśmiechnij się po prostu. Przestań mieć oczekiwania. Patrz, ja nie bardzo nie lubię tego jakby nazywania Adwentu, że to jest czas oczekiwania, bo my oczekujemy, więc skoro oczekuję, to mam pretensje, to mam jakieś wymagania i tak dalej. Przestań oczekiwać, tylko uczysz się tym dzieckiem, które dzisiaj do Ciebie przychodzi. Tej nocy się rodzi. Dla Ciebie, dla mnie, dla każdego z nas. I to jest pierwsze. Też życzę Ci, żeby to Boże Narodzenie no właśnie nie było spokojne. Życzę Ci takiego świętego niespokoju. Dlaczego? Życie Jezusa, narodzony Jezus, pozmieniał życie. Józefa, Maryi, zupełnie inaczej sobie to wyobrażali. Przy tej historii mamy historię Jana Chrzciciela, który przewrócił życie Elżbiety i Zachariasza. I wszędzie tam, gdzie Pan Bóg przychodzi, to zmienia nasze wyobrażenia. My czasem mamy pretensje, że Pan Bóg nie spełnia naszych marzeń. Ale Pan Bóg przychodzi do nas zupełnie niespodziewanie i nas zaskakuje. Chciałbym, żeby te święta były właśnie takie zaskakujące. W kwestii wiary, poznawania Pana Boga. Żebyś właśnie też tak święta mógł je przeżyć. Życzę Ci również, żebyś te święta nie myślał o prezentach. Żebyś w tych świętach myślał o drugim człowieku. Skoro Pan Bóg stał się człowiekiem, to ważne, żebyśmy w święta my również byli ludźmi. Taka może gra słów, ale jakże bardzo ważne, bardzo ważna być człowiekiem w te święta, a potem przez całe życie.
mieć ludzką twarz, odezwać się ludzkim głosem, jak zwierzęta, podobno w Wigilię tak mówią. Skoro zwierzęta mówią ludzkim głosem, to czemu i ja mam jakiekolwiek opory? Daję sobie czas na bliskość, na obecność, właśnie czas drugiemu człowiekowi, bez wymagań, bez oczekiwań, bez tego, czy nie wiem, prezent dostałeś super, czy słaby, czy ekstra bogaty, czy jakąś po prostu bardzo jakąś maliznę. Nie? Uciesz się tym. Zobacz za tym prezentem człowieka, który ten prezent ci daje. I nie ten człowiek będzie najważniejszy. Bądźmy ludźmi. Stwarzajmy sobie bliskość. Skoro Pan Bóg przekroczył wszelkie granice, to my też żadnych granic nie stwarzajmy między ludźmi. Tylko bądźmy dla siebie właśnie uczciwi, sprawiedliwi, życzliwi, uśmiechnięci, dobrzy, pełni miłości. Bo tego nas uczy dzisiaj Jezus. Czego Wam jeszcze życzyć? Skoro spotkaliście Jezusa, skoroście się do Niego uśmiechnęli, skoroście do Niego się przytulili, skoro w tym Jezusie chcecie też spotykać drugiego człowieka, życzę Wam tego, żebyście tak spotkali. A najbardziej, szczególnie w takim człowieku, którym Wam się nie jest w niczym w stanie wdzięczyć, nic z tego nie będziecie mieli, to życzę Ci takiej prostoty. Prostoty świąt Bożego Narodzenia. Nam ta prostota się strasznie zagubiła. Ale popatrzcie, Jezus przychodzi w prostej grocie betlejemskiej. Z otwartej. Nie? Bez żadnych ograniczeń. Prostej, nie? Te szopki, ja nie, że wylewam jakieś swoje frustracje, ale te współczesne szopki no, rozmywają nam sens, czym były narodziny Pana Jezusa. Te wszystkie kolorowanki i czasem mam wyobrażenie, że te szopki tworzymy tak, jakbyśmy, nie wiem, czyścili magazyny. A tam jest prostota. Tam nie było nic. Tam nie było świecidełek. Tam nie było tysiąca różnych postaci. Nie? To był Józef, bo Maryja, w środku był Jezus. Może jakaś krowa, może jakiś osioł, nie wiem, może jakiś baranek, owieczka i tyle. Potem przyszli pasterze, oczywiście, przyszli królowie, może ktoś tam jeszcze przychodził, ale w tej grocie, czy tej szopie, tej stajence, nic nie było innego. Nie? Krowa, która meczała i może dała mleko, może ma się, Jezus nakarmił się, może pierwszy pokarm to było mleko z tej krówki. Z tego zwierzęcia. Pamiętam, zapachów nie było. A to, co mnie urzeka, to taka prostota, takie piękno w tej prostocie. Bądźmy te święta tacy prości. Nie udawajmy, nie ubierajmy masek, nie stawajmy się kimś innym, nie? Nie przechwalajmy się na swoich dzieci, ze względu na swoich dzieci, męża, żonę, czy w ogóle czy z siebie, co to wspaniałego nie uczyniłeś. Tylko bądź sobą po prostu. Bądź ze wszystkim bardzo prosty i zwyczajny. I w tej prostocie niech będzie wielka radość, niech będzie jedna wielka bliskość, niech będzie jakaś czułość i spotkanie się z Panem Bogiem. Spotkanie się z Panem Bogiem na poziomie też Twojego sąsiada, Twojego brata, siostry. Taka prostota, piękna prostota. Bądźmy w tym wszyscy prości. Bądźmy blisko, bądźmy ludźmi i bądźmy prości. I tego chciałbym Ci życzyć. Żeby się na takie właśnie były. Nie będą one wymagające, nie będą trudne. I właśnie, a na pewno niech nie będą magiczne. Niech nie będą jakieś takie czarujące, bo to rzeczywiście święta skończą się 26 grudnia. One mają trwać do 1 stycznia, a nawet i przez całe życie. Tego chciałbym Ci życzyć. Takiego świętego też niepokoju, który ciągle ma pragnienie, żeby inni poznawali Jezusa. Żebyśmy nie siadali na laurach. Życzę Ci wszystkiego tego. Chcę Ci podziękować za to, że pojawiłeś się w moim życiu. Za każde słowo, za każdą obecność. Dziękuję to tym wszystkim, którzy to oglądają. I chcę Wam obiecać modlitwę. Chciałbym dzisiaj się spotkać z Wami przy ołtarzu. Za Was wszystkich chciałbym... Oczywiście będę na pasterce i będę Was pamiętał. Ale szczególnie za tych wszystkich ludzi, którzy są w moim gronie otoczenia. Począwszy od mojej najbliższej rodziny. W ogóle rodziny, przyjaciół, znajomych. Tych wszystkich, których spotykam w duszpasterstwie. Teraz tu w Krakowie. Przez czwarte liceum. Przez duszpasterstwo akademickie. Z procesem młodzieży. Po prostu tych ludzi, których wcześniej spotykałem w Szczecinie, w Wrocławiu, w Szczecinku, Toruniu, czy też w czasach formacji seminaryjnej, przedseminaryjnej, wszystkich znajomych, których gdziekolwiek już poznałem na rekolekcjach, czy może w rzeczywistości wirtualnej. Za Was wszystkich chcę za chwilę też odprawić Eucharystię. Dla tych wszystkich, za Was wszystkich, którzy teraz może jeszcze siedzicie przed stołami wigilijnymi, może niektórzy przed telewizorami, a może też za tych, którzy ten wieczór będziecie mieć strasznie trudny, która rzeczywiście będzie noc,
To myślę, jedne takie najważniejsze życzenia chciałbym Ci złożyć tak na koniec wszystkim, bo to jest największe, najlepsze życzenie, oprócz tej mojej czczej takiej gadaniny. Chrystus nam się narodził. Dziecię zostało nam dane. Niech te słowa będą życzeniami. Na Twoją ciemność, na Twój smutek, ale na radość, na świętowanie. Chrystus nam się narodził. Dziecię zostało nam dane. Amen. Tak przeżywajmy też Boże Narodzenie. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Do zobaczenia. Szczęść Boże.